Pękaty architektury. Krakowski modernizm 1918-89. To tytuł prezentacji, którą chciałbym Państwu przedstawić. Prezentacji, która inicjowała nasz projekt przed już ponad miesiącem. Forum Przestrzenie w dawnym hotelu Forum odbyło się spotkanie, które ku naszemu zaskoczeniu zgromadziło ponad 400 osób. 400 osób, które przyszły, aby wziąć w nim udział, aby zapoznać się z problematyką krakowskiego modernizmu. I właśnie do niej chciałbym się dzisiaj także odwołać. Dodam jeszcze, że powiem może na początek parę słów o organizatorach. Z jednej strony jest to Stowarzyszenie Przestrzeń Ludzie Miasto, zrzeszające głównie urbanistów oraz architektów zainteresowanych bardzo żywo sposobem rozwoju miasta Krakowa, przygotowujących różnego typu analizy, angażujących się w proces partycypacji społecznej. Z drugiej strony nasza organizacja, Instytut Architektury, która w pewien sposób jest dzieckiem, powstała wokół kwartalnika Autoporter. Być może Państwo mieliście okazję kiedyś spotkać się z autoportretem wydawanym przez Małopolski Instytut Kultury. Ostatni numer poświęcony jest wojnie. Zachęcam Państwa do lektury. Dodam jeszcze, że większość poprzednich numerów autoportretu jest dostępna bezpłatnie, online. Wszyscy możecie Państwo z nich korzystać. Jest to pismo poświęcone przestrzeni bardzo szeroko rozumianej, bardzo różnie rozumianej, przestrzenie poprzemysłowe, tożsamość, ruch, wieś. To tylko kilka spośród ostatnich numerów autoportretu. Natomiast wokół autoportretu założyliśmy organizację pozarządową, fundację, która istnieje już 3 lata i przez te 3 lata zajmowaliśmy się głównie działalnością wystawienniczą. Być może mieliście Państwo okazję odwiedzić przed 2 laty gmach Muzeum Narodowego w Krakowie i zapoznać się z wystawą Zamieszkanie. Zamieszkanie 2012, miasto ogrodzeń, miasto ogrodów. Była to ekspozycja, która z jednej strony odwoływała się do stulecia bardzo ważnego dla krakowskiej architektury wydarzenia, jakim była wystawa architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowym, o czym jeszcze będę dzisiaj mówił, właściwie rozpoczynająca historię modernizmu w Krakowie. Z drugiej strony ta nasza wystawa sprzed 2 lat miała za zadanie przyglądać się temu, jak współcześnie żyją i mieszkają Polacy. Zamieszkiwanie w polskim mieście dzisiaj, jak wygląda, z całą jego taką z takim jego zróżnicowaniem społecznym, podziałem, ocierającym się wręcz o podział klasowy, widocznym w wielkościach mieszkań, w sposobie ich urządzania, nad tym żeśmy się wówczas zastanawiali. Wystawa była także prezentowana rok temu podczas festiwalu Łódź Design Festival. Jedno z największych w Polsce wydarzeń poświęconych wzornictwu. Spotkała się z dosyć dużym odzewem w Polsce, także za granicą. Było na jej temat wiele komentarzy. Z kolei przed rokiem, również rozmawiałem w Krakowie, mieliśmy okazję zaprezentować wystawę Reakcja na modernizm architektura Adolfa Szkobochusza, jedna z największych postaci krakowskiej architektury XX wieku. Po raz pierwszy dzięki tej ekspozycji została szeroko przedstawiona, przybliżona krakowskiej i nie tylko krakowskiej publiczności. Po raz pierwszy tak duża ilość oryginalnych prac tego architekta znalazła się na ekspozycji. Architekta czynnego, działającego w Krakowie w pierwszej połowie XX wieku, architekta będącego świadkiem zmian zachodzących w tym mieście, o czym może jeszcze za chwilę. Kontynuacją tej ekspozycji krakowskiej była pokazywana w tym roku w wakacje wystawa Monument architektura Adolfa Szkobochusza, tym razem zorganizowana w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Tutaj sala Narutowicza, sala, gdzie zabito polskiego prezydenta, gdzie mieliśmy okazję przedstawić taką prezentację, jak międzywojenna Polska radziła sobie z kwestią swojej tożsamości w architekturze i jak upamiętniała w tym okresie swoich bohaterów, ważne postaci życia politycznego. Za każdym razem nasze działania z jednej strony mają na celu taki
proces o charakterze konceptualnym, gdzie ten główny temat jest pretekstem do pewnej szerszej analizy zjawisk zachodzących kiedyś, ale także i dzisiaj w architekturze. Zazwyczaj te nasze wystawy związane są też z pewną kreacją tworzoną przez współczesnych polskich architektów. W przypadku Zamieszkania 2 lata temu naszym partnerem był Przemo Łukasik z firmy Meduza, chyba jedna z najlepszych dzisiaj współczesnych polskich pracowni architektonicznych. Z kolei krakowską wystawę Szyszko-Bohusza przygotowywało biuro Piotra Lewickiego, Kazimierza Łataka. W Krakowie bez wątpienia czołowa pracownia architektoniczna, a w Zachęcie z kolei współpracowaliśmy z firmą Jens Architekt, z Maciejem Małobęskim i Obęskim, a więc po raz kolejny jedno z takich najważniejszych, dużych nazwisk. Dodam jeszcze, że do niedzieli, a więc przez jeszcze 40 parę godzin, będzie można w Wenecji oglądać wystawę Impossible Objects, pokazywaną, figury niemożliwe, pokazywaną w pawilonie polskim w ramach 14. Międzynarodowego Biennale Architektury. Nasza organizacja przed rokiem zwyciężyła w konkursie na projekt wystawy w pawilonie polskim, która została zainaugurowana w czerwcu tego roku i poświęcona była jednej pracy Adolfa Szyszko-Bohusza, a mianowicie baldachimowi nad wejściem do krypty, gdzie spoczywa marszałek Józef Piłsudski. Tematem Biennale było absorbowanie nowoczesności. Nas zaintrygował problem tożsamości narodowej i państwa narodowego jako nowoczesnego projektu, nowoczesnego problemu. I tutaj konstrukcja, która w jakiś sposób wpisywała się w ideologię państwa, zrealizowana w latach 30. w Krakowie, którą jeden do jeden przenieśliśmy właśnie do Wenecji. Tutaj zdjęcie wykonane w pawilonie, który jeszcze przez najbliższe 2 dni można oglądać. Dodam także, że prowadzimy działalność wydawniczą. Oprócz katalogów naszych wystaw mieliśmy okazję wydać monografię poświęconą twórczości Adolfa Szyszko-Bohusza. Dosyć dużym wydarzeniem była książka Juchaniego Palazmy Oczy skóry, wydana przed rokiem. Książka fińskiego architekta, teoretyka, filozofa, który w tej publikacji postawił taki bardzo ważny problem, że współczesna kultura i także architektura zdominowana jest przez jeden zaledwie zmysł, zmysł wzroku. Zwykliśmy konsumować przestrzeń w sposób niezwykle szybki, w sposób wręcz błyskawiczny, opierając się jedynie na jednym zmyśle, że przez setki albo tysiące lat, kiedy architektura rozwijała się na Ziemi, była procesem dużo bardziej złożonym i dużo bardziej skomplikowanym. Kiedyś wiele zmysłów zafrasowanych było tym, jak wygląda relacja człowieka z przestrzenią. Przestrzeń mogliśmy powąchać, dotknąć. Teraz w jakiś sposób jesteśmy zdominowani przez ten zmysł wzroku, co jest w pewien sposób okaleczające dla nas, ale także i dla architektury. To może w skrócie parę słów o naszej organizacji, która od kilku lat zastanawiała się nad projektem poświęconym modernizmowi w Krakowie, widząc rozdźwięk pomiędzy wartością tej architektury, a tym, jak ta architektura dzisiaj jest traktowana, jak ona wygląda, postanowiliśmy stworzyć projekt, który będzie mógł ją przybliżyć, pokazać szerzej, w jaki sposób zainteresować szerokie grono odbiorców poznawaniem krakowskiego modernizmu. Modernizm współcześnie z reguły skoncentrowany jest na wielkich, ikonicznych obiektach, które realizowane były albo w okresie międzywojennym, albo w okresie tuż po II wojnie światowej. Najczęściej modernizm postrzegany poprzez pryzmat wielkich nazwisk architektów, takich jak Le Corbusier, jak Ludwig Mies van der Rohe, Alvar Aalto i wielu, wielu innych. Obraz nowoczesnego człowieka, nowoczesnej maszyny, nowoczesnego mieszkania. To jest tożsamość tego nurtu, tego zjawiska, jakim był modernizm w architekturze.
I ten nurt na wiele sposobów przekładał się także na twórczość, na projektowanie architektoniczne, które realizowane było w Krakowie czy w Polsce. Zazwyczaj modernizm postrzegany poprzez pryzmat takiej heroicznej walki o pewne nowoczesne wartości. Szklany dom, opisany przez Stefana Żeromskiego, zanim trafił na karty polskiej literatury, miał wiele swoich odpowiedników w realizacjach i w projektach architektonicznych, takich jak tutaj widoczny wieżowiec przy Friedrichstrasse w Berlinie, projektu Ludwiga Misa van der Rohe. Modernizm zaistniał na dużą skalę w okresie międzywojennym. Był wówczas wielkim, ważnym, frapującym problemem. Kwestia przeludnienia miast, kwestia modernizacji społecznej była wówczas szeroko podejmowana, ale rozwój systemów totalitarnych w latach 30., później wybuch wojny, w jakiś sposób przerwał, zastopował te problemy, które wybuchły po raz pierwszy tuż po I wojnie światowej. Ta zasadnicza faza rozwoju architektury modernistycznej, o czym w sumie trochę zapominamy, rozkwita w pełni dopiero po II wojnie światowej. Właśnie po II wojnie światowej pojawiają się tendencje w architekturze europejskiej, także w architekturze amerykańskiej, aby realizować gmachy, które będą wyrażały tak zwane 9 punktów monumentalizmu, tak jak je opisał swego czasu José Luis Fernand Léger i w 1933 roku zdefiniowali oni pojęcie nowego monumentalizmu, zapowiadając nadejście nowej architektury opartej o wzory nowoczesności. Tutaj gmach Lieberhaus, wzniesiony w Nowym Jorku w 1952 roku, pierwszy budynek, którego elewacja powstała w modelu tak zwanej ściany kurtynowej. Aluminiowy ruszt wypełniony szkłem, narzucony na żelbetową konstrukcję budynku, do dnia dzisiejszego jest jednym z takich podstawowych języków architektury, a swoją pierwszą realizację zyskał właśnie tuż po II wojnie światowej. Architektura modernizmu przemodelowała kształt wyglądu miasta, wprowadzając do niego właśnie te nowoczesne monumenty. Z drugiej strony była to architektura bardzo wrażliwa na kwestie społeczne, kwestie jakości przestrzeni mieszkaniowej, mieszkanie realizowane w sposób prefabrykowany w ogromnych ilościach. To problem, z którym się zetkniemy właściwie na wszystkich kontynentach. Tutaj taki ikoniczny obraz jednostki marsylskiej, autorstwa Le Corbusiera, zrealizowanej tuż po II wojnie światowej, będącej wstępem do wielkiej urbanizacji, która rozpoczyna się we Francji, ale także w innych krajach Europy Zachodniej i nie tylko Europy Zachodniej, tuż po II wojnie światowej. Zawsze czuję przerażenie, jak widzę te dzieci na tarasie, na dachu jednostki marsylskiej, wizja, że jakaś piłka mogłaby wypaść i te dzieci bawiące się tutaj mogłyby z tą piłką pobiec. Wygląda przerażająco. Mówię o tym po to, aby podkreślić, że modernizm był pewnego rodzaju utopią. Wielokrotnie okazał się być pułapką. Wielokrotnie okazał się być architekturą, która po prostu nie działa. Która przekraczając różnego typu ograniczenia technologiczne, tworząc pewne nowe modele społeczne, niestety nie sprawdziła się. Współcześnie, na przykład w Wielkiej Brytanii, jesteśmy świadkami dyskusji poświęconej budynkom mieszkaniowym realizowanym w okresie powojennym. Tutaj taka ikona tego czasu, Robin Hood Gardens, zrealizowane przez Alison i Petera Smithsonów pod koniec lat 60. Kiedy powstawał budynek, wzniesiony został na obrzeżach Londynu. Natomiast tak się złożyło, że 10 lat po powstaniu tego budynku, tuż za płotem powstało Canal Wharf. Dwa lata temu mieliśmy tuż obok olimpiadę. Ten teren nagle stał się niezwykle popularny, niezwykle atrakcyjny. Wartość działek budowlanych w tej części Londynu poszybowała i obecnie jesteśmy świadkami batalii poświęconej wyburzeniu tego gmachu. Jedni uważają, że jest to zabytek, że jest to budynek, który jest w pewien sposób dokumentem mówiącym wiele o budownictwie powojennym Wielkiej Brytanii, kiedy to, aby upamiętnić II wojnę światową, Wielka Brytania nie budowała pomników, tylko budowała mieszkania dla robotników.
Inni uważają, że jest to slums, który należy zburzyć, a w jego miejscu ma powstać nowa architektura. Budząca również duże kontrowersje, niedawno temu The Observer określił projekt przygotowany tego miejsca słowami Pure Hong Kong. Może to jest obraźliwe dla architektury Hongkongu, ale miało to oznaczać pewnego rodzaju nieprzystawalność dosyć taniej deweloperskiej architektury, która ma zastąpić tę realizację. Mówię o tym, aby podkreślić z jednej strony heroizm modernizmu, z drugiej strony, aby podkreślić jego nieprzystawalność w wielu przypadkach i kontrowersję, ambiwalencję, którą modernizm współcześnie może wywoływać. Przenieśmy się jednak do miasta Krakowa i przyjrzyjmy się temu, jak na tle tych zmian zachodzących w architekturze światowej wyglądało miasto Kraków. Tutaj ilustracja sprzed 110 lat. Stanisław Wyspiański ze swojej pracowni, znajdującej się u wylotu ulicy Krowoderskiej, w narożniku Krowoderskiej i Alei Słowackiego, narysował ten rysunek dokładnie 110 lat temu. Jak widzicie, nie było wtedy jeszcze Alei Trzech Wieszczów. Była tutaj linia kolejowa do Zakopanego. Most Nebiński był kiedyś mostem kolejowym. To są okolice Radia Kraków. Wtedy tędy przebiegała, płynęła rzeka Młynówka i widać stąd było krakowską Fujiyamę, kopiec Kościuszki. 110 lat temu miasto Kraków zamknięte było w pierścieniu warowni austriackiej, twierdzy Kraków. Zaledwie 10 km stąd była granica z Rosją. Kraków był warownią, taką bazą Guantanamo na obrzeżach monarchii habsburskiej, mając bardzo poważne problemy urbanistyczne i społeczne z tym związane. Kraków 100 lat temu był najgęściej zaludnionym miastem monarchii habsburskiej. Był jednym z najgęściej zaludnionych miast w Europie. Trudno to sobie dzisiaj wręcz wyobrazić, ale takie były ówczesne realia. Kraków był trzykrotnie mniejszy od Nowego Sącza, jak chodzi o liczbę przestrzeni, o ilość przestrzeni, i miał 6 razy więcej mieszkańców od tego samego Nowego Sącza. To były poważne problemy społeczne, generujące wysokie koszty inwestycji budowlanych. Działki budowlane po prostu były tutaj bardzo drogie. To powodowało, że w Krakowie właściwie nie ma zieleni, ponieważ wszystkie tereny w centrum zostały zabudowane, na przykład wzdłuż dawnego koryta Wisły, gdzie mamy Aleję Litla. I szereg innych kwestii z tym związanych można by wymienić. Dopiero w roku 1909 Kraków wybija się na nową rzeczywistość urbanistyczną. Powstaje porozumienie pomiędzy miastem a kilkunastoma ościennymi gminami, zaakceptowane przez Sejm Krajowy Galicji, w myśl którego Kraków po raz pierwszy poszerza swoje granice. 7-krotnie. Z 5,5 do 42 ponad kilometrów kwadratowych. Te tereny, które tutaj widzimy, w kolejnych latach będą terenem bardzo intensywnej akcji urbanistycznej. Miasto Kraków już w okresie międzywojennym, bo powstanie tak zwanego Wielkiego Krakowa to lata 1909-1910, miasto Kraków, chociaż jest małe, prowincjonalne, ubogie, ma jednak bardzo silne środowisko intelektualne, także architektoniczne, które przygotowuje pierwszy w Polsce nowoczesny plan urbanistyczny dla rozwoju miasta. Tak ironizując, można by stwierdzić, że nowoczesna urbanistyka w Polsce zaczęła się w roku 1910 i skończyła w roku 2003 wraz z obecnie obowiązującą ustawą o planowaniu przestrzennym. W każdym razie Kraków tutaj odegrał bardzo ważną rolę, wyprzedził pod tym względem inne duże polskie miasta, wyprzedził Warszawę, wyprzedził Lwów. Był tutaj pierwowzorem dla nowoczesnych tendencji w urbanistyce. Już w okresie międzywojennym, kiedy wojna się kończy, Kraków przystępuje do realizacji tej idei miasta metropolitalnego, idei realizacji metropolii, budowy Wielkiego Krakowa. W przededniu I wojny światowej na terenie tego powiększonego Krakowa mieszka około, razem z Podgórzem licząc, około 150 tysięcy mieszkańców, trochę mniej. W samym Krakowie bez Podgórza to jest około 100 tysięcy. W okresie międzywojennym miasto obserwuje bardzo szybki przyrost liczby ludności.
W roku 1939 to już jest 250 tysięcy mieszkańców. Proszę sobie wyobrazić, że liczba mieszkańców w ciągu zaledwie dwóch dekad ulega podwojeniu. Jak dzisiaj patrzymy na statystyki polskich miast, to mamy do czynienia ze stagnacją. Wówczas mieliśmy do czynienia z bardzo szybkim wzrostem, któremu towarzyszy rozwój pewnej metropolitalnej wizji miasta. Największym projektem urbanistycznym Krakowa tego okresu są Aleje Trzech Wieszczów. Sama idea jest jeszcze mocno zakorzeniona w urbanistyce XIX wieku. Mamy tutaj do pewnego stopnia powtórzenie idei Ringstrasse, wiedeńskiej Ringstrasse, a więc właściwie koncepcja z drugiej połowy XIX wieku. A przy tym krakowskim ringu powstawać teraz będą monumentalne gmachy uczelni wyższych, budowli publicznych, takie jak widoczna tutaj Akademia Górnicza czy Biblioteka Jagiellońska. Jak chodzi o samą warstwę architektury, która realizowana jest w Krakowie, punktem wyjścia niech będzie wystawa architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowym. Tak nazywało się to wydarzenie. Miało miejsce w roku 1912, a więc 102 lata temu. Zorganizowana ta wystawa została na terenie tzw. Olandrów. Tuż obok Parku Jordana, pomiędzy Parkiem Jordana a dzisiejszą Rotundą, domem studenckim Żaczek, na terenach już zewnętrznych, niezurbanizowanych, miasto przeznaczyło dosyć duży fragment terenu, gdzie grupa architektów przygotowała serię budynków modelowych, pokazujących, jak miałoby wyglądać mieszkania, jak miałoby wyglądać budynki w tym powiększonym Krakowie. Tutaj pawilon główny, autorstwo Józefa Czajkowskiego i Ludwika Wojtyczki, krakowskich architektów. Problemem architektury polskiej w przededniu odzyskania niepodległości jest kwestia stylu narodowego, tożsamości narodowej w architekturze. Pamiętajmy, że w tym samym roku w Warszawie ukończono pracę przy budowie Soboru Aleksandra Newskiego. To był największy budynek, jaki istniał wtedy w Warszawie. Wielka prawosławna cerkiew, dokładnie naprzeciwko dzisiejszego grobu nieznanego żołnierza, dawnego Pałacu Saskiego. Taki ewidentny symbol dominacji rosyjskiej nad tą częścią Polski. W Poznaniu dopiero co ukończono budowę Pałacu Cesarskiego, Zamku Cesarskiego. Gigantyczna neoromańska budowla. Trochę wyglądająca jak scenografia do Harry'ego Pottera, mająca być symbolem z kolei dominacji niemieckiej nad Wielkopolską. Galicja, gdzie istniała autonomia, gdzie istniały zasady liberalne, gdzie Polacy mogli wyrażać swoją własną tożsamość narodową poprzez literaturę, kulturę, także architekturę, była tym miejscem, gdzie architekci polscy z różnych części kraju, nieistniejącego kraju, mogli się spotkać, dyskutować i przygotowując tą wystawę, proponując jakąś formę, która miałaby reprezentować ideę narodową, odwołali się do kształtów dworu szlacheckiego, tak zwany styl dworkowy. To ważny problem architektury polskiej lat tuż przed I wojną światową oraz lat 20. szczególnie, czy też szerzej w ogóle okresu międzywojennego. Może nie jest to architektura przekonywująca estetycznie, ale bez wątpienia mająca w sobie bardzo silny taki ładunek emocjonalny i też będąca pewnego rodzaju działaniem politycznym. Tak można by ją scharakteryzować. Dosłownie 100 metrów od terenów wystawy ogrodowej w latach 20. i w latach 30. zaczynają wyrastać największe budynki międzywojennego Krakowa. Monumentalna architektura reprezentowana przez takie realizacje jak Akademia Górnicza. W innych częściach Krakowa w tym samym czasie spotkamy się z takimi realizacjami jak gmach Pocztowej Kasy Oszczędności, Bank Polski, Izba Skarbowa, powstają szpitale, powstają gmachy uczelni wyższych. Kraków się bardzo szybko zmienia. Budownictwo, które realizowane jest w latach 20. w swojej estetyce jeszcze silnie zakorzenione jest w historii, jeszcze silnie zakorzenione jest w tradycji. Polska przeżywa tak w latach 20. taki zwrot ku przeszłości. Te wielkie kolumnady mają wyrażać siłę odrodzonego państwa polskiego. To może dzisiaj brzmieć ironicznie, mało przekonywująco, ale rzeczywiście taka nuta
niemalże mocarstwowa w tej architekturze wybrzmiewa. I ten kostium stylowy, który w tych budynkach jeszcze odnajdziemy, będąc takim trochę powtórzeniem tego, co działo się w wieku XIX, on może być dla nas mylący. On może w jakiś sposób zacierać taką modernizacyjną warstwę tej architektury, która polegała też na tym, że często były to budynki bardzo nowoczesne. Z reguły miał żelbetową konstrukcję, w niektórych pojawia się wentylacja mechaniczna. W warstwie technologicznej były to budynki, które rzeczywiście zmieniały to, czym było budownictwo miasta Krakowa. Tutaj taki świetny przykład takiej architektury w rozkroku. Z jednej strony pękate kolumny niczym z dworu szlacheckiego, a w środku panoramiczne windy, wielki świetlik, mam na myśli gmach Pałacu Prasy. Oryginalnie był to dom towarowy w połowie lat 20. przekształcony na siedzibę największej polskiej gazety, która wydawana była w Krakowie. Polska architektura okresu międzywojennego przeżywa kilka takich istotnych zmian, turbulencji, przekształceń. W latach 20. popularne są te formy historyzmu. W połowie lat 20. z kolei do Polski wkracza Art Deco, wkracza ekspresjonizm, będący takim taką zapowiedzią już tego radykalnego modernizmu. Polska architektura, także ta o wyrazie narodowym, ulega pewnej transformacji, modernizacji. Pojawiają się w budynkach dekoracje o takim romboidalnym kształcie, kryształowym kształcie, trójkąt jest bardzo często w nich wykorzystywany i możemy się z tym spotkać również w Krakowie, chociażby przy Placu Inwalidów, który w latach 20. zamienia się w taką strefę bardzo intensywnie rozbudowywanej, rozwijanej architektury mieszkaniowej. Tutaj dom czynszowy Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych, instytucja o bardzo długiej nazwie, która ewoluowała w latach 30. i została przekształcona w istniejący do dzisiaj ZUS. ZUS może dzisiaj niespecjalnie kojarzy się z nowoczesnością, ale w latach 20. i 30. tego typu instytucje, ubezpieczalnie gromadzące składki, bardzo mocno inwestowały w rozwój budownictwa mieszkaniowego i tutaj mamy do czynienia z takim właśnie nowoczesnym sposobem zarządzania projektem architektonicznym, ale też bardzo nowatorską, jak na tamte warunki, estetyką. Tak wygląda architektura polska lat 20. Z jednej strony wciąż jeszcze pobrzmiewa historyzm, później pojawia się to tak zwane polskie Art Deco. Natomiast w kolejnych latach widzimy zwrot ku modernizmowi. Modernizmowi, który w Europie pojawia się niedługo po I wojnie światowej. Wspomniany już dzisiaj Le Corbusier czy Mies van der Rohe są propagatorami tego nowego gatunku, tego nowego nurtu. W Niemczech działa Bauhaus, w Związku Radzieckim rozwija się konstruktywizm, w Holandii działa grupa De Stijl. Te idee, te hasła trafiają także do polskiej prasy. Są omawiane również na polskich uczelniach przez polskich architektów i szczególnie po kryzysie początku lat 30., który wstrzymuje rynek budowlany w Polsce i w Krakowie na kilka lat, po kryzysie architektura coraz mocniej, coraz silniej idzie w stronę modernizacji, w stronę modernizmu. Przykładem tego zjawiska jest Dom Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego imienia Józefa Piłsudskiego, zbudowany przy Olandrach. Dokładnie w tym samym miejscu, gdzie 20 lat wcześniej odbyła się wystawa ogrodowa, a tak się złożyło, że pawilon wystawy ogrodowej w 14 roku, 2 lata po wystawie, został przekształcony na koszary kompanii kadrowej. To właśnie z tego miejsca Józef Piłsudski niemalże z tych drzwi wymaszerował w bój po niepodległość i w okresie międzywojennym to miejsce, ono jest owiane taką specyficzną legendą, kultem marszałka, kultem legionów. Tutaj powstają właśnie te wielkie gmachy publiczne, Muzeum Narodowe, Dom Akademicki imienia Ignacego Mościckiego, Biblioteka Jagiellońska. To jest wielki modernizacyjny projekt nowoczesnego państwa narodowego.
Jednym z tych gmachów ma być właśnie siedziba domu imienia Piłsudskiego, oddana, zainaugurowana w roku 1934, w 20-lecie wymarszu kadrówki. Wtedy zrealizowano pierwszą część tego budynku, jemu miała towarzyszyć jeszcze kolejna, to miał być taki wielki ołtarz narodu, tak to wówczas było prezentowane, opisywane. Autorem projektu był Adolf Szkobochusz, architekt, który może być uznawany za architekta Józefa Piłsudskiego. W latach 20. i 30. realizował w związku z Piłsudskim, dla urzędników Piłsudskiego, wiele istotnych, ważnych projektów. W okresie międzywojennym był dyrektorem, był kierownikiem prac konserwatorskich prowadzonych na Wzgórzu Wawelskim. Przygotował taki bardzo ambitny projekt przekształcenia Wawelu. Realizował wnętrza. Te wnętrza, które dzisiaj oglądamy na Wawelu i odczytujemy jako wnętrza renesansowe, są właściwie dziełem Szkobochusza, powstały w latach 20. i 30. I co warto podkreślić, to on w okresie międzywojennym był odpowiedzialny też za te takie najbardziej symboliczne projekty realizowane w mieście. Właśnie za dom imienia marszałka, to on przygotował pierwszy projekt kopca Piłsudskiego na Sowińcu. Ostatecznie ten kopiec będzie realizował już to inny. No i wreszcie, kiedy umiera Piłsudski, to on przygotowuje kryptę, mauzoleum, no i wreszcie baldachin nad wejściem do tejże krypty poświęcony marszałkowi. Budynek zrealizowany z tak zwanych spoliów, czyli łupów wojennych. Kolumny pochodzące z Soboru Aleksandra Newskiego w Warszawie, o którym Państwu już mówiłem, ten sobór został zburzony w okresie międzywojennym. Elementy kamienne z monumentu Bismarka w Poznaniu, wreszcie elementy metalowe z armat austriackich, które były na Wawelu. Trzy armie pokonane przez polskiego tutaj dowódcę, wodza narodu, zostały w jakiś sposób upamiętnione, to zwycięstwo zostało w jakiś sposób upamiętnione w tej jednej kompozycji. Kraków to miejsce, gdzie realizowana jest architektura o coraz bardziej takim modernistycznym charakterze, szczególnie w latach 30. Z drugiej strony jest to miejsce bardzo ważnych, narodowych ceremonii, miejsce reprezentujące tradycję i historię państwa polskiego. Z jednej strony mamy pogrzeb Piłsudskiego, a z drugiej strony mamy takie inwestycje w latach 30. jak szpital imienia Narutowicza, jak Biblioteka Jagiellońska. To wszystko wpisywane jest w taki program mocy sprawczej państwa narodowego. Tak przynajmniej to wówczas jest postrzegane, prezentowane. To jest jeden spójny i to, co tutaj widzimy, jest postrzegane jako jeden spójny projekt prowadzący do modernizacji państwa. W tle tych wielkich gmachów publicznych powstaje budownictwo mieszkaniowe. Jak już Państwu wspomniałem, Kraków się bardzo szybko zmienia. Ze 150 tysięcy robi się nagle 250 tysięcy mieszkańców. Dla nich potrzebne są mieszkania, dla nich potrzebne są domy. Tutaj ten fragment Krakowa, który Wyspiański 30 par lat wcześniej mógł oglądać ze swojego okna. Widzimy, jak wygląda tuż przed wybuchem II wojny światowej z modernistycznymi kamienicami projektu Alfreda Dintucha. Tych budynków w Krakowie jest stosunkowo dużo. My zazwyczaj, mówiąc o modernizmie w Polsce, zwracamy uwagę na Warszawę, zwracamy uwagę na Gdynię. Gdynia jest postrzegana jako taka perła architektury modernistycznej. Kraków z reguły gdzieś jest tutaj w tle, gdzieś jest z boku, ale jeżeli byśmy zebrali to, co powstało w Krakowie w okresie międzywojennym, to łatwo możemy zauważyć, że jak chodzi o ilość, ale też jak chodzi o jakość, to miasto było bez wątpienia jednym z najciekawszych i najważniejszych ośrodków rozwoju tej konkretnej architektury. Ważnym przedstawicielem nurtu nowoczesnego był Edward Kreisler. W Krakowie też w niektórych przypadkach wypowiadali się architekci pochodzący z innych ośrodków, na przykład z Warszawy. Roman Piotrowski, w okresie międzywojennym główny architekt pracujący dla ZUS-u, w okresie już po II wojnie światowej będzie odpowiedzialny za odbudowę Warszawy. W
Krakowie w okresie międzywojennym zmienia się także sposób patrzenia na budownictwo mieszkaniowe. Z jednej strony powstają wciąż kamienice czynszowe w takim właściwie XIX-wiecznym modelu, z drugiej strony pojawia się zabudowa rozproszona, blokowa. Mamy kilka tego typu układów. Przy ulicy Praskiej, przy ulicy Fałata możemy się zapoznać z tym nowym wówczas modernistycznym sposobem rozwijania zespołów mieszkaniowych. W Krakowie powstaje nowoczesna architektura sportowa, tutaj cichy kącik. Z jednej strony zespół modernistycznych willi, z drugiej strony bardzo nowoczesny zespół basenów i boisk, dzisiaj kompletnie zapomnianych, częściowo zniszczonych, ale wciąż jeszcze wystających między krzakami, można je odnaleźć i zobaczyć. Tak wygląda na przykład amfiteatr, który dzisiaj kompletnie zarośnięty, zapuszczony, zniszczony, można jeszcze odwiedzić. W Krakowie powstają pierwsze budynki wysokie, giełda na Grudku czy dom Kasy Oszczędności Powiatu Krakowskiego budzą ogromne emocje i spory. Czy można w centrum Krakowa budować tak wysoko? No, dzisiaj ta wysokość może nas nie jakoś przeraża. 7 czy 8 pięter niektórych budynków krakowskich tego okresu dzisiaj można się wydawać niewiele, ale wtedy były to rzeczywiście sprawy problematyczne i wymagające debaty publicznej. Okres międzywojenny zapisał się w Krakowie wieloma naprawdę świetnymi realizacjami i co warto podkreślić, jest to w pewien sposób zamknięty rozdział historii krakowskiej architektury. Rok 39 kończy pewien czas historii tego miasta, zamyka pewien rozdział. Z jednej strony wybuch II wojny światowej, zmiany społeczne zachodzące w Krakowie, zmiany dotyczące mieszkańców tego miasta, Holokaust, który pochłania 1/4 mieszkańców międzywojennego Krakowa. Z drugiej strony ogromna ilość mieszkańców, którzy przybywają do Krakowa w trakcie wojny, na przykład po Powstaniu Warszawskim, zmieniają to miasto. Pewna epoka się kończy. Epoka związana z rozwojem Krakowa wokół tego historycznego centrum, gdzie Aleje Trzech Wieszczów były tą główną osią modernizacji miasta. Po II wojnie światowej modernizacja Krakowa odbywać się będzie w zupełnie innym miejscu, w zupełnie zmienionych warunkach. 1939 rok to moment początku budowy Nowej Huty. Nowej Huty, która jest kołem zamachowym dla rozwoju wielkiej metropolii, jaką Kraków się staje po II wojnie światowej. Zaraz po wojnie w Krakowie mieszka około 300 tysięcy mieszkańców, a 30 lat później, z końcem lat 70., tych mieszkańców już będzie prawie 800 tysięcy. Taka jest skala skoku, który Kraków odbywa w ciągu zaledwie 3 dekad. Skoku, który nie byłby możliwy bez budowy kombinatu, bez budowy tych kolejnych pieców hutniczych i bez budowy oczywiście miasta Nowa Huta. Postrzeganie Nowej Huty z reguły jest zdominowane przez ten dyskurs socrealizmu. Budownictwo lat 50. z całą tą swoją stalinowską ideologią, z całą tą swoją historyzującą dekoracją w jakiś sposób chowa fakt, że Nowa Huta niosła w sobie bardzo silny taki jednak element modernizacyjny dla miasta Krakowa, który na wielką skalę zaprezentowany został po roku 56. Tutaj widzimy gmach Centrum Administracyjnego Huty imienia Lenina, wzniesiony w połowie lat 50. według projektu Janusza i Marty Ingardenów. Budowlę kończono w roku 55., a tutaj budynek, który ci sami Ingardenowie kończą budować zaledwie 2 lata później. W roku 56. mamy do czynienia z wielkim przełomem politycznym. Nikita Chruszczow wygłasza słynny referat o kulcie jednostki, potępia Stalina. Ówczesny przywódca Polski, Bolesław Bierut, który przebywa w Moskwie, słyszy ten referat, tak bardzo się nim zmartwił, że aż wziął i umarł. W Polsce dochodzi do bardzo silnych zmian politycznych, którym towarzyszy tak zwana odwilż, którym towarzyszy
w cudzysłowie oczywiście liberalizacja, widoczna chociażby w kulturze, widoczna także w architekturze. Polska architektura właściwie natychmiast, jeśli przyjrzymy się czasopisom architektonicznym tego okresu, to właściwie natychmiast zrywa z socrealizmem. I po roku 1956 bardzo szybko pojawiają się realizacje o modernistycznym charakterze. Blok szwedzki w Nowej Hucie to taki krakowski odpowiednik jednostki marsylskiej, będący właśnie takim programowym, ideowym nawiązaniem do tego, co dzieje się po drugiej stronie żelaznej kurtyny w okresie lat późnych 40. i 50. W latach 60. Wiele fascynujących budynków modernistycznych powstaje właśnie w Hucie. Druga część Huty, czyli wieńczyce, są już realizowane według standardy ateńskiej. One rozpoczną rozwój miasta oparty o sądy nowoczesne. Natomiast modernizm wkracza także do centrum Krakowa. 50 lat temu, w związku z 600-leciem Akademii Krakowskiej, w związku z 600-leciem UJ-u, powstaje pomysł budowy drugiego kampusu uniwersytetu, uzupełnienia całej tej strefy metropolitalnej, która realizowana była w okresie międzywojennym. Tutaj Biblioteka Jagiellońska, gdzie teraz powstawać będą nowe instytuty, nowe wydziały UJ-u, powstaje Wydział Fizyki, Akademia Rolnicza, Kolegium Padarewianum, budynek Instytutu Biologii i jeszcze kilka innych, które stanowią uzupełnienie tej wielkiej kreacji, jaka zrealizowana została w tej części miasta w okresie międzywojennym. Często są to bardzo wysokiej klasy projekty, często jest to naprawdę bardzo wysokiej klasy architektura, architektura modernistyczna, architektura należąca do najlepszych przykładów tego nurtu w granicach Polski. Tak bez wątpienia można opisać dawną Wyższą Szkołę Rolniczą, dzisiaj Uniwersytet Rolniczy, projektu jeszcze międzywojennego architekta, Stanisława Juszczyka. Być może Państwo o tym wiecie, być może nie wiecie, ale znajdujemy się w budynku zaprojektowanym właśnie przez tego samego architekta. Ważna postać międzywojennej architektury krakowskiej, w latach 50., 60. pracujący w miastoprojekcie, realizujący jedne z najciekawszych projektów użyteczności publicznej, budynki edukacyjne, jakie powstały w Krakowie. Tutaj Wydział Fizyki, projektu tego samego architekta. I w krótkim okresie czasu powstaje taki drugi rozdział historii Alei Trzech Wieszczów, znaczony dużymi budynkami edukacyjnymi, tym razem z lat 60. Zamknięciem projektu, domknięciem tego projektu jest budynek hotelu Krakowia. Pierwszy nowoczesny hotel w mieście Krakowie, z pierwszą ścianą kurtynową w Krakowie, jedną z pierwszych w Polsce. Pokazywałem Państwu przed chwilą Lieberhaus w Nowym Jorku. Lieberhaus w latach 80. został wpisany do rejestru zabytków w USA, jest objęty ochroną właśnie ze względu na stosowanie pierwszej w Stanach Zjednoczonych i na świecie ściany kurtynowej. To nie była pierwsza na świecie, to była jedna z pierwszych ścian kurtynowych, ale pierwsza tak duża i w tak ważnym miejscu. Tutaj jeden z pierwszych przykładów zastosowania tej samej technologii w Krakowie i w Polsce. W związku z jubileuszem UJ-u powstaje centrum konferencyjno-hotelowe składające się właśnie z hotelu oraz z pobliskiego kina Kijów. Witold Cenckiewicz to architekt, który tuż po II wojnie światowej studiuje na dopiero co utworzonym Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Przez krótki okres czasu jest uczniem, a później także asystentem Adolfa Szyszko-Bohusza, a więc tej wielkiej postaci architektury krakowskiej okresu międzywojennego. I to on w okresie powojennym będzie autorem chyba najciekawszych realizacji, jakie powstawać będą właśnie tutaj. Hotel Krakowia to bez wątpienia jego najważniejsza realizacja. Tych budynków jest oczywiście więcej. Do grona tych najciekawszych warto zaliczyć także Hotel Forum, realizowany co prawda później, z dużymi problemami. Budowa ruszyła, projekt z początku lat 70., budowa ruszyła dopiero pod koniec lat 70., oddany do użytku dopiero w roku 89. Budowany był dłużej niż był użytkowany, w roku 2002 zamknięty, no i przez następnych kilkanaście lat stał pusty, niewykorzystany, służył jako wieszak reklamowy
niszczał, był terenem bardzo takiej dziwnej gry deweloperskiej. Jedna z firm chciała w tym miejscu zbudować osiedle mieszkaniowe i oczywiście opowiadała, jaki ten budynek jest straszny, jak bardzo niebezpieczny, jak mieszkańcy Krakowa cierpią, patrząc na ten budynek, że należy jak najszybciej zburzyć, a w tym miejscu zbudować wielkie osiedle za płotem dla 5 tysięcy osób. Do tego jednak wówczas nie doszło. Dzisiaj to miejsce, po zaskoczeniu wielu osób, no, jest bardzo żywym, bardzo żywą przestrzenią kultury alternatywnej. Działa tutaj bardzo popularny klub, odbywa się tutaj bardzo wiele imprez, co pokazuje, że ta architektura wcale nie jest taka straszna, wcale nie jest taka okropna, wcale nie jest taka zła, jak wiele osób stara się ją przedstawiać. Rozwój modernizmu w Krakowie trwa do lat późnych 70. W połowie lat 60. pojawia się pomysł budowy nowej centrum miasta, które ma być zrealizowane między Rondem Mogilskim a Dworcem Kolejowym. Wielka strefa biurowców, wielka strefa administracyjna, ciągnąca się jeszcze wzdłuż ulicy Mogilskiej. Powstaje budynek Milicji Obywatelskiej, Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, powstaje gmach sądów. Wreszcie zaplanowana jest budowa siedziby Naczelnej Organizacji Technicznej. Jak głosi plotka, prawdopodobnie miał być to tak naprawdę Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ale może nie ma sensu tej plotki tutaj rozwijać. W każdym razie budowa z połowy lat 70. zostaje zatrzymana przez kryzys, który wybucha w Polsce w roku 80. na etapie wyprowadzenia konstrukcji, na etapie realizacji konstrukcji, która nigdy nie zostanie dokończona. No i stoi do dzisiaj, będąc symbolem pewnej utopii, niezrealizowanej utopii, końca modernizmu w granicach przynajmniej tego konkretnego miasta. Poniżej budynki z lat 20. reprezentujące jeszcze ten styl dworkowy, który rozwijał się w ramach osiedla oficerskiego. Początek pewnej epoki, a tutaj koniec pewnej epoki. Tak jak do dzisiaj on właściwie wygląda. Kraków 100 lat temu obejmował 5,5 km2. Dzisiaj obejmuje 327 km2. 60 razy więcej. Kiedyś tu mieszkało 100 tysięcy mieszkańców, teraz mieszka tutaj 750 tysięcy. W granicach miasta, nie licząc studentów. W granicach metropolii to już jest grubo ponad milion. To jest skala skoku, jaki dokonało to jedno miasto w XX wieku. To jest skala tej zmiany. Zmiany znaczonej wieloma konstrukcjami, wieloma budynkami, wieloma pomnikami architektury nowoczesnej. Ta architektura niestety nie cieszy się jakąś dużą atencją i bardzo długo pozostawała zupełnie na uboczu tak mocno reprezentowanej, tak świetnie reprezentowanej w Krakowie konserwacji zabytków. W sytuacji, kiedy w latach 90. oraz w poprzednich dekadach mieliśmy do czynienia z tą wielką akcją rewaloryzacji i restauracji zabytków Krakowa, tych gotyckich, tych barokowych, tych XIX-wiecznych, modernizm bardzo długo pozostawał absolutnie na uboczu. Jeszcze 5 lat temu dom profesorów UJ-u przy rogu, w narożniku ulicy Łobzowskiej i Alei Słowackiego wyglądał w ten sposób. To był jeden z pierwszych budynków nowoczesnych, które przeszły taką konserwatorską, pełną renowację, odtwarzającą wszystkie elementy dekoracji tego budynku. Takich realizacji w Krakowie mamy już kilka. Rzeczywiście kilka budynków odzyskało swój pierwotny wygląd. Tak było z domem plastyków przy ulicy Łobzowskiej. Jeden z najciekawszych budynków projektu Adolfa Szkobochusza, reprezentujący właśnie taki bauhausowską estetykę tego radykalnego modernizmu. Tutaj jedna z willi przy osiedlu Cichy Kącik, też Adolfa Szkobochusza. Architekta, który w latach 20. zbudował bank PKO przy ulicy Wielopole, wypowiadał się w formach klasycznych, a potem był jednym z pierwszych, którzy w Krakowie zainspirowali się modernizmem i realizowali tego typu projekty. Ta willa miała to szczęście, że nowy właściciel postanowił przeprowadzić pełną taką konserwatorską rewaloryzację,
Ale jeżeli wejdziemy głębiej w ten cichy kącik, który kiedyś składał się z identycznych białych budynków, to zobaczymy, że nie wygląda to już tak ciekawie. Te domy stoją naprzeciwko siebie. Ten nigdy nie był remontowany. Ten niestety został poddany czemuś, co nazywa się chyba termomodernizacją. Został także nadbudowany. Proporcje tego budynku zostały absolutnie zniszczone, zatarte. I niestety nie jest to jedyny tego typu obiekt w tej części Krakowa. Tutaj następne przykłady. Całkowita ignorancja, jak chodzi o kolor. Ten budynek jest brązowy, ten jest seledynowy. W tym z kolei wprowadzono nowe detale zacierające pierwotny charakter tego obiektu. Ta część miasta powinna być parkiem kulturowym, a przynajmniej mogła być parkiem kulturowym jeszcze kilkanaście lat temu. Te budynki powinny zostać objęte jakąś formą ochrony, przynajmniej na etapie planowania przestrzennego, na etapie planu zagospodarowania, który by nakazywał zachowanie ich oryginalnej tej warstwy estetycznej. Tak się nie stało. Niedawno temu w Gdyni otwarto wielką wystawę poświęconą historii tego miasta. Symbolem tej wystawy jest gmach ZUS-u, zbudowany w 1936 roku według projektu Romana Piotrowskiego. Ten budynek często jest pokazywany jako taka najbardziej ikoniczna realizacja modernistyczna na ziemiach polskich. Tutaj plakat tej wystawy, a tutaj Roman Piotrowski. Architekt, który tuż po wojnie stał na czele Biura Odbudowy Stolicy. To on odbudował Warszawę. Dzisiaj nie doczekał się ulicy swojego imienia w mieście Warszawa. Postrzegany jako ten straszny komunista, który należał do partii. Takich ludzi się z reguły w Polsce niespecjalnie darzy szacunkiem. Tak się złożyło, że w Krakowie mamy kilka realizacji tego architekta. Pracował dla ZUS-u, także w Krakowie. Przy ulicy Fałata zrealizował osiedle mieszkaniowe. Tak ono wyglądało w latach 30. A tak wygląda dzisiaj. Ten pierwszy budynek akurat miał to szczęście, że wspólnota mieszkaniowa była na tyle świadoma, że postanowiła zachować w miarę zbliżoną do oryginalnej kolorystykę. Tutaj niestety już się to nie udało. Dlaczego taki kolor powstał? Dlaczego taki kolor użyto? Dlaczego władze miasta się na to zgodziły? Bo przy tak na tyle wysokim budynku Wydział Architektury Miasta Krakowa ma już coś do powiedzenia. Ja tego nie rozumiem. Tak wygląda detal po zmianie, po przebudowie. Aluminiowa albo plastikowa stolarka plus tego typu upiększacze wprowadzane do przestrzeni budynków. Zamiast klinkieru ten straszny nakrapiany tynk, który po kilku latach kontaktu z odchodami psimi zamienia się w jakąś taką straszną bryję. Tak niestety traktowana jest ta architektura w mieście Krakowie. To jest pewien problem społeczny, problem recepcji tej architektury, problem podejścia do budynków, które nie kojarzymy z czymś wartościowym, z czymś, co ma wartość historyczną, wartość artystyczną. Tutaj o wyglądzie tych budynków decydowała wspólnota mieszkaniowa. I niestety brak kontroli ze strony władz miasta powoduje, że ta architektura no, zmienia się w taki sposób, w jaki się zmienia. Natomiast dużo trudniej ten sam problem jest zrozumieć w sytuacji, kiedy o inwestycjach decydują duże instytucje publiczne. Szklany dom to tytuł broszury poświęconej domowi akademickiemu imienia prezydenta Ignacego Mościckiego. Dzisiejszy Żaczek i Rotunda, taką nazwę miał w okresie, tak nazywany był w okresie międzywojennym. Miał być symbolem tej modernizacji lat 20. i 30. Tak ten budynek wygląda dzisiaj. Został no, poddany procesowi termomodernizacji. Tutaj zdjęcia jeszcze sprzed kilkunastu lat. Jeszcze kilkanaście lat temu można było oglądać jego właściwie oryginalną, niezmienioną elewację. Tak ona wygląda dzisiaj. Po termomodernizacji, po zmianie okien, zmieniono oczywiście podziały w tych oknach, budynek docieplono, używając najtańsze możliwe rozwiązanie, czyli wprowadzając tynk akrylowy. On jest niestety bardzo popularny, to wynika oczywiście z ceny.
Tynka królowa jednak to do siebie, że po 5 latach mniej więcej od położenia, po stronie północnej, jeśli nie ma słońca, dostępu do słońca, pokryty jest glonem. To widać w bardzo wielu budynkach w Krakowie. To jest już duży problem tego miasta, nie tylko tego miasta. Szklany dom imienia prezydenta Ignacego Mościckiego. Można nie lubić prezydenta Ignacego Mościckiego, można mu zarzucać wiele, no ale mimo wszystko to jest pewna przestrzeń symboliczna tego miasta. My się pozbywamy części naszej pamięci. Tutaj szpital imienia Gabriela Narutowicza. Też imienia prezydenta Polski. Tak wygląda oryginalnie. Tak wygląda dzisiaj. Tutaj wyłożono ileś milionów złotych na modernizację tego budynku. Projekt, przygotowanie projektu kosztowało jakiś ułamek ceny całej inwestycji. Dlaczego zdecydowano się na taki projekt? Ja tego nie rozumiem. Tak wygląda obecnie od drugiej strony ten oto projekt. Jakiś taki niskostandardowy, koszmarny powiew postmodernizmu sprawił, że mamy tutaj do czynienia z czymś, co możemy nazwać dewastacją. Tego ja już zupełnie nie rozumiem. To jest hol szpitala im. Narutowicza. Tablica pamiątkowa za 30. Tę plakietę przygotował jeden z najlepszych krakowskich rzeźbiarzy tego okresu. Tutaj współczesne uzupełnienie. Dlaczego one nie są chociażby w osi? Dlaczego tego nie można jakoś normalnie zaprojektować? Dlaczego mam jakieś podstawowe błędy ortograficzne z zakresu projektowania graficznego? I tak możemy dalej. Tutaj Bursa Młodzieży Rękodzielniczej księdza Mieczysława Kuzmowicza, ulica Skarbowa. Akademik z dużym programem funkcjonalnym, poświęconym kulturze, zrealizowany w latach 20. według projektu Wacława Krzanowskiego, tego samego, który budował szpital im. Narutowicza. Tutaj co prawda nie było jeszcze modernizacji, ale jak widać mamy bardzo poważny problem ze współczesnym wykorzystaniem tych budynków. To jest naprawdę bardzo atrakcyjne wnętrze z tego okresu. Ten sklep tu istnieje już 20 parę lat i pewnie będzie istniał następnych 20 parę. Dlaczego nie ma możliwości wykorzystania go w inny sposób? To jest następny ciekawy problem. Jak widać, problemy z recepcją tej architektury dają się na różnych poziomach. Uniwersytet Jeloński, właściciel Rzaczka, to instytucja, która posiada swój własny Instytut Historii Sztuki, zatrudnia wielu fachowców z zakresu estetyki, z zakresu kształtowania przestrzeni, ale nie pyta ich o zdanie. Realizuje projekty, które prowadzą do dewastacji tych budynków. Nie bójmy się użyć tego, nie będę się bał użyć tego określenia. Ten problem oczywiście mamy też na dużo niższym poziomie pojedynczych mieszkań, zmian w pojedynczych kamienicach. Tutaj mamy oczywiście do czynienia z mniejszymi budżetami, z mniejszą skalą inwestycji, ale skalą inwestycji, która potrafi być równie niszczycielska, dewastująca, jak w przypadku tych dużych inwestycji. To jest kamienica przy ulicy Pomorskiej z połowy lat 30. z bardzo ciekawym, takim oryginalnie zaprojektowanym portalem. Tak wyglądała oryginalna stolarka w tej kamienicy, a tutaj nowa po wymianie. Pominę, że to już jest PCV, ale dlaczego nie można było zachować oryginalnego podziału? To się nie wiąże z kosztami. To się wiąże tylko i wyłącznie ze świadomością. Przykładów tego typu zmian są tysiące. To nawet nie są setki, są tysiące. Jak chodzi o zmiany okien, zmiany drzwi, wprowadzanie różnych elementów na szczyty budynków. To jest ulica Retoryka. Krakowski architekt Józef Gołąb zbudował tę kamienicę na początku lat 30. Bardzo ciekawie opracowana stolarka z też ciekawym takim modernistycznym detalem. No i tutaj później w 90., wczesnych 2000 nadbudowa, która miała się wpisywać w charakter tego budynku, ale czy ona ten budynek zdobi, czy szpeci. Ulica Pawlikowskiego. Bardzo ciekawy zespół kamienic z lat 30., właściwie taka enklawa architektury z tego okresu. Niestety w ostatnich latach nadbudowywana i termomodernizowana. Dlaczego ta nadbudowa wygląda w ten sposób? Dlaczego nie pokrywa się w osiach podział tej nowej kondygnacji?
To jest pytanie do Wydziału Architektury Urzędu Miasta Krakowa. Ulica Chopina. Jeden z najciekawszych przykładów zabudowy z lat 30. Jeden z najlepszych kamienic, jakie zrealizowano w tym czasie w Krakowie. No i tutaj właśnie nadbudowa nad jedną z nich. Różne poziomy. Uniwersytet, pojedynczy mieszkańcy. Tutaj gimnazjum im. Królowej Wandy z połowy lat 30. Budynek stojący tuż obok Żaczka, tuż obok Biblioteki Jagiellońskiej. Kiedy 20 lat temu budowano nową siedzibę Uniwersytetu Jagiellońskiego, głoszono hasło, że ten budynek ma być na miarę tych z okresu międzywojennego, ma dorównywać im klasą, ma dorównywać im jakością. Dzisiaj widzimy, jak te budynki są przekształcane w sposób, który kompletnie odstaje od tego poziomu. Widzieliśmy to w przypadku Żaczka, widzimy to także tutaj. W latach 90. ten budynek został nadbudowany, inwestorem jest Uniwersytet Pedagogiczny, zmieniono jego kształt, budynek został ocieplony, zmieniono także stolarkę okienną, ale, co ciekawe, tutaj widzicie Państwo taką oto willę, która towarzyszyła kompleksowi. Ten budynek istniał jeszcze rok temu. Tak wygląda to miejsce dzisiaj. Rok temu, w grudniu, ten budynek potraktowano buldożerem. Nigdy nie zmieniony obiekt z lat 30. Jedna z lepiej zachowanych willi z tego okresu. Może nie najlepsza, nie najciekawsza, ale w związku z tak wieloma stratami w tej architekturze, jedna z ostatnich, jakie tutaj pozostały. Jej już nie ma. Teraz mamy nowe skrzydło. Nie będę się pasł nad jakością architektury, bo tutaj trudno w ogóle używać słowa jakość. To jest zaprzeczenie wartości przestrzeni kulturowej tego miejsca. I to realizuje Uniwersytet Pedagogiczny w mieście Krakowie. Tych miejsc jest oczywiście więcej. Stadion miejski. To następny wielki temat. Tym razem miasto Kraków, które jest zarządcą tego terenu, nie jest w stanie sobie zupełnie poradzić z niszczącymi obiektami tej części Krakowa. Te problemy dotyczą zabudowy międzywojennej, ale w jeszcze większą, na jeszcze większą skalę dotyczą okresu powojennego i tej zabudowy socrealistycznej i tej po 1956 roku. Kino Świt to jeden z naprawdę lepszych przykładów podejścia do zmiany w budownictwie socrealistycznym. Możemy narzekać na to, że powstał sklep w środku, ale trzeba zauważyć, że Urząd Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie dokonał wszelkich starań, żeby zachować wszystko to, co cenne z tego obiektu. I rzeczywiście tutaj się wiele udało uratować z pierwotnego wyglądu. Nowa Huta, ta stara jej część, objęta jest wpisem do rejestru zabytków i prace konserwatorskie, które dokonywane są w tej części Nowej Huty, prowadzone są pod nadzorem konserwatora. To widać. Na przykład jeżeli pojedziemy na Muranów w Warszawie, to właśnie tego nie widać. Tam mamy do czynienia z taką brutalną często termomodernizacją wysokiej klasy architektury socrealistycznej. Tutaj akurat Kraków odnosi pewnego rodzaju sukces. Ale jeśli przyjrzymy się tej zabudowie po 1956 roku, sytuacja wygląda dużo gorzej. Tutaj jeden z licznych sukcesów, jak chodzi o kwestię konserwacji architektury z tego okresu, dom 100 balkonów, ulica Retoryka. Kilka lat temu udało się odtworzyć oryginalną kolorystykę, odtworzyć detal tego budynku. Takich przykładów jednak jest niedużo. Dosyć dobrze udała się także konserwacja budynku Bitrocenwapu, projektu Wojciecha Budzińskiego. Jeden z ważniejszych biurowców zbudowanych w Krakowie zaraz po 1956 roku, w takiej właśnie korbuzjerowskiej tonacji. Architekt, który budował ten gmach, miał nadzór nad realizacją modernizacji i rzeczywiście wiele udało się tutaj zachować i obronić. Niestety, to są rzadkości. Tutaj widzimy Biprostal. Tak ten budynek wyglądał oryginalnie. Kilka lat temu nadbudowano dolną część Biprostalu, całkowicie zacierając jej pierwotny charakter, a potem przebudowano tą główną. Oryginalnie kompozycja tego budynku polegała na kontraście. Podziały horyzontalne i podziały wertykalne. Najpierw zniszczono te horyzontalne,
Mamy szybę na całej wielkości obiektu. Pasy pojawiają się tylko nocą. Później zniszczone te podziały horyzontalne, przepraszam, wertykalne. Kiedyś tutaj mieliśmy takie bardzo gęste pasy oddzielające poszczególne okna. Teraz one są dużo rzadsze. Na pewno tak było taniej, ale zatarto oryginalny wygląd tego obiektu. Udało się uratować jedynie mozaikę, która przez pewien czas pozostawała tematem debaty publicznej. Inwestor narzekał, że najtaniej jest ocieplić ten budynek od zewnątrz. Ostatecznie okazało się, że jednak można to zrobić w inny sposób. Ta mozaika jest właściwie jedynym świadectwem tego, że ten budynek kiedyś należał do grona najważniejszych przykładów budownictwa lat 60. w mieście Krakowie. Nie chcę tutaj się pasmiać o Uniwersytecie Jagiellońskim, ale muszę odnotować inwestycję, która prowadzona jest obecnie przy Alejach Trzech Wieszczów. To jest Kolegium Padarewianów, projekt Józefa Gołąba. Architekta, który dosyć silnie wpisał się w budownictwo Krakowa w latach 30. i miał na swoim koncie także kilka bardzo ambitnych realizacji w okresie powojennym. Realizował między innymi ten gmach, który na pewno się zużył. Na pewno jego czas w wielu elementach się skończył. Na pewno wymagał modernizacji. Ale dlaczego ta modernizacja przebiega w ten sposób? Najpierw zdjęto trzy górne kondygnacje, a potem obudowano cały teren dookoła. Tak wygląda obecnie. To jest ten sam widok. Mniej więcej z tego samego miejsca. Po co przy Alejach Trzech Wieszczów nowa kubatura? W sytuacji, kiedy UJ ma swój kampus na Ruczaju, gdzie może tam budować dowolną ilość budynków, ile tylko zapragnie. Po co budować następny gmach przy alejach, gdzie jest już tak gęsto, gdzie są takie problemy z dostępem, z komunikacją? To są pytania, których albo sobie nie zadano, albo nie potrafiono na nie udzielić jakiejś przekonującej odpowiedzi. Wiele z tych budynków edukacyjnych realizowanych w latach 60. podlega modernizacji. Tutaj można mieć bardzo różne uczucia do tej modernizacji. Ona jest oczywiście konieczna. Co do tego nie ma dwóch zdań. Ona jest wymagana. Dlaczego jednak nie udaje się zachować oryginalnego podziału w oknach? Dlaczego często wprowadzając, może nie w tym przypadku, ale dlaczego często wprowadzając kolorystykę, która zaciera oryginalny charakter tej architektury, to jest pytanie, na które trudno znaleźć jakąś sensowną odpowiedź. Natomiast tutaj mamy do czynienia z czymś, czego ja już w ogóle nie rozumiem. Miasto Kraków przeżywa ostatnio jakiś taki trądzik młodzieńczy o nazwie projekt 100 murali. Tak to się bodajże nazywa. No i tutaj dwa takie wymioty, które znalazły się na tych realizacjach z lat 60. Tutaj mural na 600-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uniwersytet Jagielloński, który kiedyś był naprawdę ważnym inicjatorem projektów artystycznych. Kościół Świętej Anny, Kolegium Maius, te budynki międzywojenne, nawet te z lat 60. Mija 50 lat i mamy coś takiego. O Ruczaju nie będę się opowiadał, bo nie chcę kopać leżącego. To, co tam się stało, to jest temat na osobny wykład. Ale dlaczego to powstało? Ja tego nie rozumiem. Tutaj wcześniejszy o rok projekt zrealizowany dla ministra rolniczego. Ten budynek jeszcze się trzyma, jeszcze stoi, pewnie niedługo. No, po co jest ten mural? Co on właściwie oznacza? Czy on rzeczywiście podnosi jakość tej przestrzeni? Śmiem wątpić. Takim tematem chyba najbardziej zapalnym w ostatnim czasie stało się to, co dotyczy okolic Muzeum Narodowego. Okolice Muzeum Narodowego są tym miejscem, gdzie 100 lat temu maszerował Józef Piłsudski, gdzie w okresie międzywojennym planowano budowę pomnika wolności. Tam miał stanąć łuk triumfalny ku czci marszałka. Teren przed Muzeum Narodowym dzisiaj, 100 lat temu, postrzegany był jako drugi rynek główny miasta Krakowa. Jak to miejsce wygląda dzisiaj, sądzę, że wszyscy Państwo kojarzycie. Raczej nie jest to przestrzeń na miarę drugiego rynku głównego miasta Krakowa. No i właśnie, mamy tutaj serię naprawdę ciekawych budynków z okresu powojennego. No jak one dzisiaj wyglądają? Kino Kijów zostało przekształcone już kilkanaście lat temu.
Jest od tych kilkunastu lat nieustająco wieszakiem na reklamy filmów, różnych wydarzeń, które dzieją się w środku. Czy te reklamy są skuteczne? Śmiem wątpić. Ale są. Niestety nie udało się w żaden sposób stąd usunąć. Szczęśliwie udało się zachować mozaikę we wnętrzu, która została niedawno temu podana konserwacji. To jest pierwszy przykład takiej, obok biprostalu, to jest pierwszy tak duży przykład konserwacji mozaiki z tego okresu. I to jest chyba jedyny taki pozytyw, który w tym miejscu można w ostatnim czasie odnaleźć. Natomiast warto zaznaczyć, że tutaj mamy do czynienia z kompleksem budynków zrealizowanych przez jednego z najważniejszych architektów polskich okresu powojennego, Witolda Cenckiewicza. Większość spośród jego realizacji w ostatnich latach została poddana przekształceniom. Z reguły bez zgody albo wbrew intencjom autora. Paradoksem jest, że współcześnie, żeby chcieć zobaczyć jakąś realizację tego architekta w oryginalnym kształcie, najlepiej jest się udać do miasta New Delhi, stolicy Indii. Ambasada Polski, zaprojektowana przez tego architekta, jest chyba ostatnim, albo jednym z ostatnich, nieprzekształconych, niezniszczonych projektów przygotowanych przez tego architekta. To jest smutne, ale niestety prawdziwe. Tak wyglądał hotel Krakowia 2 lata temu. Przez 4 lata kupiony przez jedną z największych firm deweloperskich w Polsce, która natychmiast ogłosiła intencję zburzenia tego obiektu, wybudowania w jego miejscu galerii handlowej. W sytuacji, kiedy nowy inwestor, nowy właściciel ogłosił chęć zburzenia obiektu, miejski konserwator zabytków wpisał ten budynek do miejskiej ewidencji zabytków, co rozpoczęło proces trwającej do dzisiaj dyskusji, niezakończonej jeszcze dyskusji dotyczącej jego przyszłości. 2 lata temu półtorej roku temu miasto Kraków miało zostać zauroczone wizją nowej Krakowi. Chyba największa i pierwsza tak duża akcja promująca jakąś nową inwestycję w mieście Krakowie. Zakładająca, że przed budynkiem wyrośnie nowa Krakowia. Ta stara zostanie zburzona, cały ten teren zostanie przekształcony w nowe centrum handlowe. Inwestor był tak zabawny, że opublikował wizualizacje, które zakładały, że przed tym budynkiem nadal będzie istniał plac. Chociaż nawet bardzo prosta analiza urbanistyczna pozwalała stwierdzić, że jeśli powstanie ten nowy budynek, to tutaj już żadnego placu nie będzie i ten render jest zwyczajnym kłamstwem. Wprowadza w błąd mieszkańców miasta Krakowa. Stąd też bardzo szybko pojawił się protest, pojawił się pewnego rodzaju konflikt i ze strony władz miasta popłynęła deklaracja, że do zgody na tę inwestycję nie dojdzie. Inwestor próbował kilkukrotnie, w tym roku, wiosną, właściwie zimą, mieliśmy być zauroczeni tą oto wizją gigantycznej kolumnady, która miała stanąć przed Nową Krakowią. To miała być ażurowa forma. Oczywiście inwestor się nie wypowiadał na temat tego, czy w tą ażurową konstrukcję potem wprowadzi szkło i czy przypadkiem jej nie zabuduje. W każdym razie taka wizja została roztoczona przed mieszkańcami Krakowa. Nie spotkała się jednak z jakimś większym uznaniem, zarówno ze strony władz miasta, jak też i ze strony osób, które zaangażowały się w dyskusję o Krakowie. Nie będę ukrywał, że nasza organizacja, zarówno Instytut Architektury, jak i Stowarzyszenie Przestrzeń Ludzi Miasto, ja osobiście również w tej dyskusji uczestniczyliśmy. I w marcu tego roku wspólnie z artystką Cecylią Malik urządziliśmy happening, wydarzenie zatytułowane Chciwość. Przebrani na złoto, ze złotym cielcem. Zamieniliśmy się w taki strumień pieniędzy płynących do tej nowej Krakowi. Warto dodać, że tutaj niestety niewidoczny dobrze Mateusz Okoński w styczniu tego roku odkrył we wnętrzu hotelu Krakowia długą na 40 metrów mozaikę zatytułowaną Miasta autorstwa Romana i Marii Husarskich. Gigantyczna dekoracja, obok biprostalu pewnie największa, jaka kiedykolwiek w Krakowie powstała w tym czasie. Zakryta obecnie gipskartonem, żeby przypadkiem nikt nie mógł jej zobaczyć.
Udało się na chwilę odsłonić tylko jej fragment. I właśnie takie pytanie, czy powinniśmy się zgadzać na tak łatwe niszczenie tej architektury, tak łatwe przekształcanie? Czy rzeczywiście inwestorzy mają prawo do tego, aby robić z budynkami, co im się tylko podoba? W polskiej konstytucji prawo własności teoretycznie skonstruowane jest tak, aby pozwalać inwestorom na bardzo wiele. Ale jeśli na przykład przyjrzymy się niemieckiej konstytucji, to zapis dotyczący własności zaczyna się od słów, że własność zobowiązuje. Skoro jesteśmy czegoś właścicielami, to powinniśmy się czuć zobowiązani wobec innych. W Polsce tak nie jest. Wobec tego także próbowaliśmy zaprotestować. Plan zagospodarowania przestrzennego, który przyjęto dla tego miejsca, zakłada przynajmniej częściową ochronę Krakowi. Uniemożliwia budowę nowej kubatury przed Krakowią, aczkolwiek w trakcie ostatniej kampanii wyborczej padła deklaracja, że po wyborach niektórzy kandydaci zapowiedzieli, że będą chcieli ten plan zmienić. Także sytuacja jest wciąż niepewna. Wystąpiliśmy do Wojskowego Konserwatora Zabytków z petycją o wpis do rejestru, który by przeciął wszelkie wątpliwości i by w jakiś sposób zablokował dalsze inwestycje. Na razie sprawa jest w toku i kiedy się zakończy, trudno powiedzieć. W każdym razie mówię Państwu o tym, aby podkreślić, że ta rzeczywistość, która nas otacza, rzeczywistość, która powstawała w latach 50., 60., 70., która często jest obarczona takim, no, taką niechęcią związaną z całym odbiorem okresu komunistycznego, okresu PRL-u, która często obarczona jest takim wręcz no, traumatycznym podejściem do tego czasu, czasu totalitaryzmu, czasu dyktatury. Ta architektura też pokazuje nam okres, kiedy Polska przeżywała największy skok modernizacyjny i urbanistyczny. Możemy go nie lubić, możemy mieć wobec niego bardzo ambiwalentne uczucia. Te bloki, jakie są, wszyscy wiemy. Ale te bloki nie znikną. To, że ich będziemy nie lubić, nie sprawi, że one przestaną istnieć, że zamieszkamy w lepszym środowisku. To, co możemy zrobić, to w jakiś sposób zrozumieć tą architekturę, w jakiś sposób próbować ją oswoić i dążyć do tego, aby jej otoczenie wyglądało lepiej niż wygląda obecnie. To, czy ta architektura stanie się naszym dziedzictwem, jest pytaniem tylko i wyłącznie do nas. Tylko i wyłącznie my sami możemy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Mam nadzieję, że ten wykład być może Państwa przekonał do tego, że to jest nasze dziedzictwo, a przynajmniej pomoże zainicjować dyskusję na ten temat. Dodam jeszcze, że...